Cześć, nazywam się Władek Będkowski, jestem przewodnikiem tatrzańskim i edukatorem i po blisko roku powracam do mojego cyklu w 5 minut o Tatrach, gdzie krótko i zwięźle staram się przekazać najważniejsze, najciekawsze informacje o różnych szlakach na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. W dniu dzisiejszym, w tym odcinku, pokażę Wam jeden z kilku szlaków, który jest zarówno szlakiem pieszym, jak i szlakiem rowerowym. Jesteśmy w tym momencie na granicy Kościeliska i Zakopanego, za mną, za moimi plecami Chruby Regiel, jeden z pięknych, rozłożystych, reglowych szczytów. A ja z tego miejsca na moim rowerze przez kolejnych 5 km będę przejeżdżał wzdłuż Dolinek Reglowych i pokazywał Wam, przybliżał Wam ten piękny, spacerowy, bardzo dobry na początek pobytu pod Tatrami szlak, jakim jest droga pod reglami leżąca na pograniczu Tatrzańskiego Parku i Podhala. Także kilkaset metrów docieram pod wylot Doliny Małej Łąki, najmniejszej w polskich Tatrach Doliny Walnej, czyli takiej, która dociera pod główną grań Tatr. Popatrzcie, budka biletowa. Za mną to i to je, a tutaj dalej nowo budowane, nowoczesne toalety tatrzańskie. No chyba każdy by już chciał, żeby w końcu te to i to je odeszły w niepamięć. I jeszcze Małołącki potok pięknie szemrzący tutaj pode mną. Po kamienistej szutrowej ścieżce dotarłem do wylotu Doliny za bramką, pięknego dolomitowego wąwozu. Jestem w rejonie starych chrzeptówek, a tam z tyłu, zaledwie kilkaset metrów, można zwiedzać jedną z najstarszych chałup góralskich na terenie Zakopanego, a przy okazji chałupę, w której urodził się Jan Krzeptowski Cabał. I najwyższy punkt mojej dzisiejszej trasy, ponad 960 metrów nad poziomem morza, czyli jak na Tatry wciąż bardzo nisko. Znakowany czarny szlak drogi pod reglami doprowadził mnie na rozległą polanę pomiędzy Buńdówkami, Mraźnicą a Strążyską. Tutaj pode mną znajduje się, spójrzcie, również regionalna bacówka i tablica poświęcona historii tejże drogi. Drogi, która dawniej była nazwana drogą żelazną, ponieważ to tędy ciągnęły wozy, konne wozy wiozące rudę żelaza z Doliny Kościeliskiej do wielkiego pieca, który był położony w Kuźnicach. Kolejną dolinką, którą odwiedzam, jest wylot Doliny Strążyskiej, jednej z najpopularniejszych dolin tatrzańskiej. Zresztą widać, ta popularność tutaj się odbija w postaci licznych budek kramiarskich z najróżniejszymi rodzaju, nazwijmy to, pamiątkami możliwymi do kupienia, a tam za mną eleganckie budki wlotowe do doliny. O dolinie wypowiadam się w innym z moich odcinków, także jak ktoś z Was się wybiera tam do doliny, czyli między innymi chciałby na przykład zobaczyć wodospad Siklawice, no to warto sobie obejrzeć w 5 minut poświęcone całkowicie Dolinie Strążyskiej. Kolejna dolinka. Dolinka ku dziurze, która udostępnia jedną z sześciu na terenie Tatr Polskich możliwych do zwiedzenia jaskiń, jaskinie dziurę. Ja osobiście bardzo tę dolinkę polecam. Mam nadzieję, że już wkrótce nagram też na jej temat odcinek. A teraz docieram do najciekawszego miejsca wodnego, widokowego na drodze pod reglami. Popatrzcie, niewielki wodospad. Ten wodospad nazywa się Spadowiec u wylotu dolinki o tej samej nazwie. Płyty wapienne, po których woda pięknymi takimi kaskadami spada. Zdecydowanie przyciągają turystów, którzy się tutaj fotografują z tymi bardzo ciekawymi spadami wodnymi. A po przeciwnej stronie może troszkę już mniej spektakularne, ale geologicznie ważne, gdyż to w tym miejscu wychodzą na dole pierwsze skały Fliszu Podhalańskiego, łupki, które dokładnie tutaj pod tym mostkiem graniczą ze skałami Tatr. I Dolina Białego, tym razem już perełka pośród Dolinek Reglowych, jeżeli chodzi o piękno otaczającej przyrody, skały fantastyczne, potok, który głęboko wyrzeźbił dno, wyrzeźbił bardzo głęboko koryto w postaci tak zwanych baniorów. O dolinie jest nagrany specjalny film, także zapraszam na inny odcinek. Tutaj przy dolinie, popatrzcie, dolina jest naprawdę rzut beretem. Piękna wychodnia, skałka dolomitowa, dobre miejsce do wykonywania fotografii i kawałek dalej, tam za mną, bardzo urokliwy, ale też niezwykle cenny przyrodniczo Las Białego, znajdujący się w obrębie już terenów gminy Zakopane. W tym lesie między innymi pokaźnych rozmiarów piękne jody znajdują, a poza tym tereny podmokłe,
łąki bardzo rozmaicone, także naprawdę warto też tam sobie do tego lasu wejść. Jest dużo ścieżek, dużo takich leśnych szlaków, które można samemu sobie zwiedzać. Moją dzisiejszą wycieczkę już pora kończyć. Jestem właściwie w sercu Zakopanego, znajduję się tuż przy Wielkiej Krokwi. Ten wybudowany w 1925, a ostatni raz przebudowany w 2017 roku obiekt. Rzeczywiście ikona współczesnego Zakopanego, arena zimowych skoków w Pucharze Świata. Ciekawostką jest, że rekordzistą tej skoczni jest Japończyk Yukiya Sato, który posiada rekord tak zarówno w warunkach letnich tutaj na Igilicie, jak i w zimie. Popatrzcie, tutaj już gwarne tłoczne Zakopane, a za mną jeszcze parkan, który prowadzi tam w dół. Tam mamy Tatrzański Park Edukacyjny. To jest ostoja górskich zwierząt i miejsce spotkań z przyrodą. Też bardzo ciekawe miejsce, warto je odwiedzić. No i co, słuchajcie, ja już na dzisiaj kończę. Mam nadzieję, że spotkamy się wkrótce, także do zobaczenia w kolejnym odcinku 5 minut o Tatrach. Trzymajcie się, cześć!